Witam w kolejnym odcinku. Wiecie co, w ogóle zauważyłem, że mam pelerynę nową, taką zajebistą. Podoba mi się. Dobra, wchodzimy do grobowca. Ostatniego! I wracamy do willi. Będziemy już mieli cały sprzęt Altaira. Ale będzie zajebiście. Już nie będę musiał kupywać zbroi. Będę miał wszystko najlepsze. Bo trzeba jeszcze zrobić ten grobowiec. Rozwiąż zagadki katakumb Vistazione, by znaleźć ukrytą w nich pieczęć Assassina. No problemo. Wszystko do zrobienia. Oho. There is something moving over there in that haystack. Sit back down. We're in the middle of playing a tarot game. No, no, this time I saw something. I know it. Jak się w tarota gra, kurde, we dwóch. You were right. There was something in the haystack, you feminucha. I'm tired of your jokes. This isn't funny. I couldn't be. Chodź tu, gnoju. Run faster. No i kolejne gonienie typa. Leave me alone. Run faster. Leave me alone. Nie ma Leave Me Alone. Leave Britney Alone. Nie ma takiego czegoś. Oh my god. Gościu, czemu ty się zatrzymujesz? Już biegniesz, to biegnij. Gnoju. Ezio, proszę cię. Udało się. W ostatniej chwili. O, to już? Czy tam ktoś siedzi? Dobra, nie muszę mnie widzieć, nie? Po prostu se wejdę. Ocie, panie, co to jest? O Boże, jakieś czasowe zagadki znowu? Okej, okay, no na czas. Ja pierdziele. Nie jestem w tym dobry, ale dobra. Spróbuję nie spierdzielić. Jezus, no więcej tego! Ja muszę całe obiec naokoło, tak? No. Dawaj. Okej, drugie. Dawaj do trzeciego. Trzecie. No dawaj. Czas leci, nie ma czasu. No nie, wejdź!
O! Dobra. Ej, to był chyba najłatwiejszy... najłatwiejsza pieczęć na świecie, nie? Myślałem, że będzie trudniej. Nie wierzę, jakie to było easy. Dobra, mamy to. Chyba. Pyk. Cyk. I myk. Po 500. Czyli 2000. No to co, wracamy do willi. Po strój. Zbroja Altaira jest nasza. To teraz trzeba wrócić na statek. Czy tam do jakiejś dorożki, żeby znaleźć tę szybką podróż i zaraz będziemy w nowym stroju. Ale się jaram. Gdzie mnie wywaliło? Gdzieś tutaj. Dobra, na razie walić. Na razie idziemy po zbroję. Wrócimy lepsi i silniejsi. Dobra. Gdzie jest najbliższa ta karawana? Tutaj niby. To idziemy. Niech nas przewiezie. Tysięcy w skrzyni. Dobra, popływamy. Ale się jaram! Kurde, jak to będzie wyglądać. Jak to będzie zajebiście wyglądać, coś czuję. Gdzie tu jest przejście? Panie przewoźniku. Proszę do willi. Od razu hajs odbiorę. I wykupię jeszcze ulepszenie willi. Jak po prostu, żeby wujek Antonio tutaj miał... Wujek Antonio, co ja powiedziałem? Wujek Mario, żeby miał, kurde, najlepszą, kurde, mieścinę na świecie. Już jest tutaj tak i tak, jest już tutaj ładnie bardzo. No, już mi się tam świeci, żebym oddał pieczęcie. Dobra, weźmy sobie. 13 tysięcy. Mamy 40 tysięcy prawie. Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Shall we take a look at the list? No, sprawdźmy, co my tam jeszcze mamy. Masz tarda ulepszyć. Bank.
Powal jest na full, medyk. I krawiec, i tyle. I wszystko. Przycho, nic więcej nie ma. Wszystko zrobiłem. Buon viaggio! Idziemy na dół. Ale będzie, ale będzie, ale będzie. Wkładajmy te pieczęcie. Jesteście moi stroje. Jesteś mój ubiorze i jest tam miecz, też jest miecz. Altairze, Altairze. Super. I ostatnia. O tak. Thank you, Altair, for this great gift. May it shield me from my enemies. O tak. Oh yeah. No i mamy to. Czarne, piękne, ile życia. Jakie to zajebiste. No i idziemy. Teraz to możemy się kurde napierdzielać ze wszystkimi. Ezio podziękował za nas dwóch. Za ten wspaniały dar. Możemy wrócić do Wenecji i się bawić teraz. Ja tu coś jeszcze mogę kupić. Mogę jeszcze to chyba pewnie... większą apteczkę sobie kupić czy coś. Tu mogę obrazy kupić. By jeszcze zwiększyć jakby. A niech ma, wujek, niech ma. Potem może się sprzeda z większą wartością. ...369, no i super. To jest też miecz Altaira? Tak. Czy nie? Miecz ma nie Altaira. Też sam nie wiem. Wenecja. Dobra, wraca. A czekaj. Bo tutaj widzę, że mogę, o. Od razu będziemy przy dzielnicy karnawału. No. 115 metrów, no i super. Tylko piękna ona jest. Dobra. Jest to wejście. Do tych burdel mam. Tutaj. Puk, puk. To ja w nowym ubiorze. Oh my god, jaki wymiział cyce. Antonio, we need to talk. Ezio! Ezio Auditore! Teodora! Meet the most... talented man in all of Venezia. Madonna. Ah, sister Teodora. Siostra. I never imagined you as a religious type. It depends how you understand religion, my son. It's not just men's souls that call for soothing. Oh. Come, join us, Ezio. Have a drink. Taka siostra to dobre. Meet the ladies. What the fuck? He sliced Lucia and stole so, her money. So, Messer Ezio, o ty, kurwa. Let's see just how talented you are. After him. Ja go nie tylko złapię, go kurwa zabiję. Oh, sorry. Ben Dio. Don't come any closer, or I will carve up another one. Odejdźcie! Don't make me kill again. No patrz, więcej was tu. O! Widzisz, uratowałem cię.
Ach, ten pistolet dobry. Przydaje się na takie te. O. You have our gratitude, Ezio. Why is it wherever you go, trouble follows? Antonio. I trust you know why I'm here. I imagine to rid Venice of Marco Barbarigo. But really, Ezio, we did this once already. And this new Templar Doge is a bigger culo than the last. Never mind that he never leaves the palazzo. Yes, except for tonight. Marco wouldn't dare miss Carnevale. How do you know this? In fact, he's throwing the biggest party of them all. But getting in won't be so simple. You'll need a golden mask for entry. Oh, and yeah. Before you think about forging one, keep in mind, each mask is numbered. Fortunately for you, I have an idea. Let's see if we can't win you a mask. Czyli będę pewnie musiał rozmawiać z Teodorą o Marco Barbaggio. What is it, my son? You want to ask me something? I do. Forgive me, but why is it you wear a nun's habit if you aren't one? Whoever said I wasn't? Indeed, I am married to the Lord. And yet you are also a courtesan. You run a bordello. So? I see no contradiction. How I choose to practice my faith. What I choose to do with my body. These ha! Are my choices to make. Dokładnie. Like many young women, I was drawn to the church, but grew disillusioned by the believers of the city. Men hold God only as an idea in their heads, not in the depths of their hearts and bodies. Men must know how to love in order to reach salvation. My girls and I provide that to our congregation. Jezu. No church would agree with me, I realized. So I created my own. It may not be traditional. Taka siostra to skarb. Tam zakonnica. In my care. Among other things, I'm sure. I co, będziemy musieli wygrać pewnie maskę w tych zabawach karnawałowych, tak? Coś mi się przypomina, że takie coś tu było. Signore, signore! Come on, come all! The games of Carnevale are about to begin. Do you have the coraggio to compete for as grand a prize as this? This year, no. Like every year, the Golden Mask will provide entry for one, a uno solo, to our most beloved Doge's personal ball. Who would not desire such an exceptional reward? Come, compete! Whoever proves themselves champion in each of four games yeah. today shall be the Doge's personal guest tonight. Na pewno ją wygram. You'd best get to it, Ezio. Okej. Okay. Aha, i tak po prostu. No dobra. No to robimy. Signori, signori! This... Welcome! Gentlemen, whether you win or lose, this will certainly be your favorite game of the day. Ladies! Ale mi się trafiło. Here's how the game is played. All the ladies in the district have ribbons. Your job is to obtain them. Whoever has the most before my hourglass runs out is one step closer to winning the golden mask. No dobrze. Zobacz najwięcej wstążek oddam podczas karnawału. No, Ezio, to jest babiarz, to się uda. Szybko mu dadzą wstążki. You're all looking lovely this afternoon. You're looking lovely. Come stai, Ezio? Have anything for me, belle mie? Bella mia. Could I trouble you for a ribbon? To same małe kłębki. Tu jakiś większy, co? Duży. Duży kłębuszek. Molto bene. Średni kłębuszek. Dobra, wróćmy. Dobra, już niedużo zostało. Ezio, nie tak! Bella fortuna. O, tu będzie duży. Sorry. No i ostatni.
A to nie ci. You're all looking lovely this afternoon. Ja już. We have a winner! You have more ribbons than any man here. You've proved yourself a favorite of the ladies and are now one step closer to the greatest prize of all time. 3000. Dobra, co teraz? Jeszcze jakieś dwa zadanka. Tam to gdzieś jest dalej. Nie, medical assistant is okay for me. Gdzie to jest? Boże, jak daleko. Co to będzie? Step right up. Welcome. The rules of the game are szybkość. Outrun your opponents, take the flag from the middle of the field and bring it back to your starting position to score. If the opposition holds the flag, you must knock them down to steal it. Be the first to capture the flag 3 times, and the golden mask may yet be yours. Dobrze. Pokonaj wszystkich konkurentów w trybie flagi. Napierdzielam. Ja to pamiętam. Ja to po prostu robiłem tak. I tak i zabierałem. Brałem flagę i uciekałem. Walić było życie wtedy. Był takie oszukańcze trochę. Ale kto mi zabroni tak oszukiwać? Nikt. Elo, gościu. Zawsze będę kilka sekund szybszy. Zaraz się uleczę. Na kolejną i ostatnią rundę i będzie git. No i super. No i ostatni raz. O ty kurde! Szybszy był. Jak zapierdziela. Przecież ja go nie złapię. Fuck you! Son of, what do you think you're doing? Ale mnie wyrolował. No nie wierzę. Padaj! Dobra, mamy to. Musiałem zaryzykować. Nie wiedziałem, czy mi życia starczy. Ale dobra, zrobione. Wygrałem. Przydałby się doktor. Yourself a warrior without fear and inch ever closer to victory. No tamci już nie zadowoleni. Moja wina, że jestem zajebisty. Dobra, idziemy do ostatniej konkurencji. Nie wiem, co to będzie. Gdzieś na sali jest lekarz. Gdzie jest doktorek?
Chłopak mija, muszę doktorka znaleźć. Walić, to nie wiem co to było. Doktorek. Muszę do medyka iść. Dobra, tu mogę przyjść szybciej. Myślę, że kolejna konkurencja też będzie wymagała czegoś wielkiego. Dobra. May wellness remain your comp. I teraz możemy wrócić. Można wrócić i się nagrzmucić. Dobra. Co teraz mnie czeka? Who's next? That's... Welcome! Benvenuti! Are you ready to test yourselves with a game of speed and endurance? Znowu? Many challenges lie in your path. The game is simple, but finishing it, near impossible. Start when you're ready. The first contestant to beat the course record is one step closer to the golden mask. No dobrze. Dotrzyj na metę i pobij czas najlepszego przeciwnika. Odejdź. Ściganie biegowe. Super. Dobra, chyba się uda. Na luzie, że tak powiem. Już połowa zrobiona, nawet więcej niż połowa. Jeszcze tylko 5 punktów. Na luzie. Co to dla mnie takie? Dawaj, dawaj. No i meta. Cyk. Poproszę o maskę. The winner! You've proven yourself the fastest and strongest in Venezia. You are now one step closer to the grand prize. Jak się gapią, kurde. A nie. Jeszcze coś jednego. Chyba. No, bitka na śmieci. Benvenute lottatori. The game is simple. There's only one rule. No weapons. Fight until you are the last man left standing. Will it be you or two? Who will win the golden mask? Oszustwo nie popłaca. Pokonaj wszystkich przeciwników. No to dawać ich. Easy. No dawaj. No co ty gościu, nie wiesz jak się zamachiwać? No szli kurde. Dawaj. Co to za kurde grubas? To jest trochę nie fair. Jak tu z takim grubasem walczyć? Właśnie chciałem o to samo się ciebie zapytać. Jakieś ostatnie słowa?
I w jaja, i w jaja. Dawaj. Pyk. Looks like this one thinks himself some kind of campione. Go on, Dante. Show him how sadly mistaken he is. Serio? Czy że taki Dante mnie pokona? Jak to by Dante z Devil May Cry, to może tak. Ale taki to mi może naskoczyć. Pyk, pyk. I pyk. I w jajko, i w jajko, i w jajko. Kurde, aż trzy jajka. No i co? Is there nobody else to challenge our man in the ring? Do we have a winner? Co za chuj? Ah, we have combatants. I co to ma być z mieczami? So that's how it's going to be, eh? Jak się rozbrajało, ktoś pamięta? Chcecie? Proszę bardzo. Wygracie nieczysto, to ja też mogę grać nieczysto. No? A ty co? Proszę bardzo. Signore e signori! The games of Carnevale have come to a glorious conclusion. Tak jest. Our winner claims his golden mask. Dawaj. Our winner has proven himself the fleetest of foot, the strongest of champions, the wisest strategist, and clearly a favorite of the ladies. With four games won lealmente, the winner of the golden mask is the winner of the golden mask is Dante Zieboro. Dante Zieboro. Co za oszukiwanie. Congratulations. We'll see you this evening. Goście, ja ci ziomgłaskę ukradnę. Oszukańcy pieprzeni. Pieprzone gnoje z dupy. Nie umiem normalnie się bawić, tylko oszukiwać, kuźwa. No byście zostali wykastrowani. Na oszukiwanie. I'm sorry, Ezio. We could not have known Silvio would cheat as he did. You should have. Sister, you told us to let you know if we saw that rotting culo who stole the golden mask. He's on his way to the Doge's party. I will go. I can catch him before he arrives and take back the mask. How? By killing the poor stronzo? Yes. You know what's at stake. No. If you kill him, they'll cancel the party. And Marco will retreat back into his palazzo. No dobrze, to go ukradnę. We've wasted our time again. Steal the mask instead. Quietly. My girls can help. They're already on their way to the party, all along the route. They can help you distract him while you acquire the mask. Va bene. I can do that. Va bene. Dobra. Ubaw popachy. Ukradnij Dantemu Moro złotą maskę, wejdź na przyjęcie i zabij Marco Barbaggio. No problemu. Wszystko da się zrobić. To jak to zrobić po cichu? Najlepiej to sobie kogoś wynająć. I go poszukać. Chyba go widzę. Radzież udana. No i super. No i teraz można iść na przyjęcie. Sorry.
without horses? No i mamy złotą machę nałożoną. Fajnie z tym czarnym wygląda. Buonasera, signore. Buonasera. Ty jak tyś się dostała? Marco is on a boat, just offshore. He's set to make a speech in a few minutes. Use my girls until then. Okay. Move with them to stay out of sight. Czemu tak mi się kamera zbliżyła? O nie! Find him. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Muszę 50 sekund wytrzymać, serio? Jakieś jaja? Chyba dobrą miejscówkę znalazłem. Bardzo nawet dobrą. Dziesięć sekund. Uff. Signore e signori, I present to you the beloved Doge of Venezia. A to ten stary dziad. Benvenuti! Welcome, my friends, to the grandest social event of the season. At peace or at war, in times of prosperity or paucity, Venezia will always have carnival. Mu tak oczy latają. He's not leaving the boat. I will have to swim out there. I wouldn't try it. Nie ten! Nie! Przecież zabiłem go! Fuck! No zabiłem go przecież. Merda. He's not leaving the boat. Dobra, jest. Teraz się udało od razu. It's too soon. Jesteś już stary, jak jest za wcześnie? I'm not ready. We rarely are. Che la morte non sia crudele. Requiescat in pace. Ja spierdalam. O kurwa. Puśćcie mnie! I'm with you. You're not allowed up here. Leg it down now. No, weź. That's a funny getup. Udało się. Fajnie by było, jakbym jeszcze mógł zgubić pieprzony pościg. Fajnie by było. Dobra, ale wiecie co, to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.